Cześć, dzień dobry, witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym vlogu, który widzicie w niedzielę. Jest piątek, jak widzicie, jestem już gotowa na dzień. Jest późno, bo jest 11:30, ale mega dużo rzeczy robiłam w międzyczasie. Wiecie, tu się zaczęłam malować, tu się coś stało, tu mi robot skończył sprzątać, to musiałam go przerzucić na funkcję mycia podłogi, także kuchnia, wszystko mam już pięknie posprzątane, będę musiała tu tylko salon zaraz ogarnąć, ale dużo tutaj nie ma do roboty, ale mówię, szybko wam wszystko nagram, bo chcę wam nagrać początek tego vlogmasa, widzicie, mojego vloga, chcę wam nagrać filmik książkowy oraz zacząć pudełko, bo mi przyszło dzisiaj Look Fantastic, także trzy filmiki będą miały bardzo podobny start, bo będą miały... Będę w tym samych ciuchach, ale w ogóle jak się świecę tutaj, słuchajcie, czasem fajnie jak się zrobi make-up i ta kamera pokazuje całkiem inaczej niż jest w rzeczywistości. Bo w rzeczywistości ten rozświetlacz jest tak delikatny, że go bardzo mało widać. Dobrze, że nie będę w takich światłach, bo jakbym się świeciła jak psu jajca. Dobra, nieważne, słuchajcie, wczoraj czytałam książkę do pierwszej rano, czytałam biografię Dagmary Kazimierskiej, czyli Królowej Życia. Mega fajna, czekam na drugą część, ale o tym oczywiście wam opowiem więcej o tej książce w osobnym filmiku. A teraz chciałam wam pokazać przepiękną niespodziankę świąteczną, którą dostałam od Agnieszki. Agnieszka jest moją widzką, ale nie ma swojego kanału. I wymieniłyśmy się adresami drogą mailową. I słuchajcie, pierwszy prezent, który jakikolwiek Bastuś dostał od kogoś z was, to jest właśnie ta piłka. No i już to zobaczcie, pokaż jak ją lubisz. Widzicie? Już sobie ją wziął. On ostatnio uwielbia piłki, a na sznurkach to już w ogóle, także kochana, trafiłaś. Ale słuchajcie, w ogóle paczka mi przyszła tak zapakowana, ponieważ okazało się, że oni twierdzą, że paczka do nich przyszła, jakby to powiedzieć, rozwalona. No ale nieważne, słuchajcie, chcę wam pokazać przecudne rzeczy, które dostałam, zaczynając od tej przepięknej kartki. Ja się nie przejmuję tym, że ona przyszła spóźniona, że przyszła w styczniu, ponieważ wszystkie kartki z tego roku będę chowała i będę je wywieszała na przyszły rok. Chcę zrobić taki sznur po całej ścianie i te kartki z tamtego roku będą wisieć, czyli no właśnie z tamtego roku, a te nowe, które dostanę, bo mam nadzieję, że znowu będziemy się wymieniać, będą ustawione tak, jak były ustawione teraz. Nie mam tych z zeszłego roku, bo są gdzieś u rodziców, jeszcze z zeszłego roku, u rodziców na strychu, ale stwierdziłam, że tamte niech będą, chcę mieć je jako pamiątkę, ale to były nasze pierwsze święta w tym domu i te kartki chcę tutaj od teraz wieszać. No przepiękna kartka, przepiękne życzenia, także dziękuję ci, kochana. Ale zobaczcie, wiecie, że ja uwielbiam te maski, one są bodajże z Biedronki. Uwielbiam i nie miałam ich w ogóle wszystkich, a teraz chyba będę miała wszystkie. Słuchajcie, Lew Kazio, Drapieżny Lampard, ja to jestem taka szczęśliwa z tych masek, Słodka Pandziulka, bo one są zarąbiste. Jednorożec Magiczny, Zrelaksowana Lena? Zrelaksowana Lama. Zrelaksowana Lama, Sówka Mamigówka i Świnka Babilonka. No po prostu zakocham, ja kocham te maski, naprawdę kocham. Ale co skradło moje serce, poczekajcie, na koniec wam pokażę to, co jest dla mnie number one. Oczywiście moje ukochane ziaja, liście Manuka, mam też jedno od Ani, także mam trzy nowe opakowania, akurat ostatnie z tamtego roku mi się kończy, także dziękuję, bo naprawdę to mi się przyda, a często u nas w sklepach nie ma tego. Dostałam, zobaczcie, słodyczki i to w dodatku to są te moje ukochane czekoladki z tej firmy, także Jezu, będę jadła, ale to, co mnie rozczuliło mega, czegoś, co nie widziałam nawet chyba u nikogo na kanale, przynajmniej nie kojarzę, to są kremy do rąk z tej samej firmy, z której są maseczki i jest tutaj magiczny jednorożec wygładzenie, po prostu to jest takie słodkie, że chyba nigdy nie wywalę nawet tych opakowań, krem do rąk ukojenie i, a bo to są smakowe, zapachowe, tu jest marakuja z mango, tutaj jest krem do rąk ukojenie kokos i ananas, zobaczcie, Boże, przecież to jest takie piękne, i regeneracja z acai i granatem, no mega, po prostu kochana. Ja znowu się popłakałam. Ja płaczę przez was ostatnio non-stop i przez święta, i przez jak to się mówi, i przez święta, i przez moją zbiórkę na zwierząt. No to jest po prostu przepiękne. Na zbiórce jest jeszcze 3 dni jakoś, myślę, także dam wam update jutro, jak będę robić, tak czy siak. Powoli pieniądze do mnie spływają, bo to było na zasadzie takiej, że YouTube trzymał te pieniądze. Po weryfikacji mają 5 dni na wysłanie tych pieniędzy do mnie i jeszcze potem czekam 5 dni, żeby te pieniądze zobaczyć na koncie. Także teraz za każdym razem po prostu muszę sobie pamiętać transakcje i wszystko od razu daję na konto oszczędnościowe i później razem prześlę. Jak to działa? Na przykład, jeżeli ktoś z was płacił 10 funtów, czy tam na nasze 10 funtów, bo nieważne w jakiej walucie wpłacaliście mi to, pokazywałem
nazywało się w funtach, to zabierali z tego około 40 pensów, z 10 funtów. Także ja po prostu już dopłacam te 10 funtów, nie będę się bawić w te 9,60. Także raz jeszcze bardzo Wam dziękuję. Na razie kończę, bo muszę ogarnąć salon i co, jedziemy na zakupy i później przywitam się z Wami, zanim przyjedzie Marcin. Także do później! Hej, witam się z Wami już wieczorkiem, po południu znaczy, bo jest godzina po 16. A wróciliśmy właśnie z zakupów, które... A nie, tak, 16:08 równo. Ja właśnie wszystko rozpakowałam, także zakupy są zrobione na cały tydzień od razu, żebyśmy nie musieli jutro już nigdzie jeździć. Kupiłam sobie trochę lepsze jedzenie, w sensie takie zdrowsze, właśnie jakieś warzywa. Kupiłam sobie łososia, dwa dni, myślę, w przyszłym tygodniu będę jadła do pracy łososia z jakimiś brokułami. Wszystko jest rozpakowane, dom jest wysprzątany, jak Andrzej wstał, to pomógł mi. Także jeszcze stopuszczę tylko robota zaraz u góry, żeby żeby odkurzył karpety. I teraz troszeczkę chciałabym się porelaksować, zrobiłam sobie herbatę, zaraz, żeby się odcieplić, zaraz sobie zrobię kawę. Kupiłam sobie dzisiaj mleko, słuchajcie, w Tesco są teraz na promce te mleka z Alpro po funcie, jeżeli się ma Club Card, one są bezcukrowe i jedno jest kokosowe, a drugie sobie wziąłam almond i zobaczymy, jak będą mi smakować, bo ostatnio w koście ciągle sobie biorę właśnie kawę z mlekiem kokosowym i stwierdziłam, że czemu nie spróbować też w domu, a plusem jest to, że właśnie te są bezcukrowe, także teraz będę sobie zaraz robić i zrobię sobie właśnie z tym bezcukrowym też sokiem. Tym sugar free karmelowym syropem, tylko muszę uważać, bo pamiętam, jak kiedyś poprosiłam w koście o sugar free, to był mega słodki, także muszę na to uważać. Także zakupy są zrobione, jesteśmy gotowi, byliśmy jeszcze właśnie w Tesco po jakiś alkohol i co? I Andrzej jedzie zaraz na masaż, bo ma straszne boleści pleców, plus powiedział, że prosił też o masaż nóg, czy tam kostki, nie wiem, nie znam się. Muszę się go w ogóle zapytać, co z jego referral, teraz właśnie sobie przypomniałam, jak do Was gadam. I co, chcę też trochę książki poczytać, bo książka to kolejną, którą czytam. To jest po prostu petarda, rewelacja, ale też chcę trochę odpowiedzieć na komentarze. Także włączę sobie chyba nowy odcinek na wspólnej i będę oglądać, będę po prostu odpowiadać na komentarze. Udało mi się 2 albo 3 vlogi też obejrzeć dzisiaj, w przerwach między rozdziałami. Także staram się nie być, tak wiecie, mega do tyłu, bo chyba 2 dni nie tykałam YouTube'a, jak zaczęłam czytać te książki. Także muszę troszeczkę rozdzielić to wszystko. Także co, czekamy na Marcio. Oczywiście pokażę Wam, jak przyjdzie, bo on lubi moją kamerę. Także widzimy się troszkę później. Cześć, cześć, cześć. Witam się z Wami kolejnego dnia. Jest sobota, godzina 9. Wiem, że mówiłam, że odezwę się do Was wczoraj i plan był. I pierwszy raz, jak Marcin nagrywał, to nie wcisnął przycisku, a drugi raz, jak już nagrywał, to już miał trochę w czubie i to, co on gadał, to się nie nadaje do internetów. Także lepiej tego nie widzieć. Słuchajcie, wyciągnęli mnie do klubu. Poczekajcie, bo piesek chce wyjść. Uważam, żeby Wam Andrzej nie pokazać śpiącego. Poczekajcie chwilkę, bo tutaj mój baby musi się pobić. Idź, baby. Także wyszliśmy do tego klubu, ale wyszliśmy po północy. Marcel się uparł, że chce za mnie zapłacić, bo to jest, są moje urodziny. Także wyszliśmy, ale nie byliśmy tam długo, bo byliśmy do drugiej, bo po prostu chłopaki troszeczkę za dużo wypili. Andrzej nie pił jak zwykle, a ja wpiłam parę drinków i powiem Wam, że tak miałam ochotę tak chociaż się wprawić w taki stan, jak się to mówi? Tipsy, jak się mówi po polsku tipsy? Wstawiona i nie mogłam, no nie mogłam, po prostu nie mogłam, nie wiem, piłam te szoty, piłam te driny i nic, po prostu nic mnie nie brało. Ale i dobrze, bo przynajmniej wstałam sobie o tej 9:00. Ale wszystko tu już ogarnęłam i biorę się za sprzątanie pędzli. Andrzej śpi, ja w ogóle, słuchajcie, jak wróciłam z imprezy po drugiej, to sobie wzięłam książkę i ją doczytywałam, kolejną, bo była taka fajna, 6. książka. I właśnie mówię, zanim się wezmę za 7. książkę tego roku, to umyję te pędzle, bo inaczej znowu będzie ciężko. Także włączę sobie jakiś serial i wszystkie pędzle, a mam ich naprawdę sporo, bo chyba z 30-40, muszę je policzyć, po prostu je umyję. Także życzcie mi powodzenia. Ja się dzisiaj nie będę malować. Wiecie, brzydka jest pogoda. Nie wiem, czy w ogóle gdzieś będziemy wychodzić. Mieliśmy jechać do Primarka, ale powiem Wam, że nawet nie wiem, czym się chce. I co? Dotykam się cały czas po buzi, słuchajcie, bo stosuję teraz tą nordycką pielęgnację.
Nie od 1 stycznia, tak jak Wam mówiłam, bo zapomniałam, ale od wczoraj bodajże. I powiem Wam, że wow, make-up remover to jest po prostu cudowny i zaraz sobie sprawdzę, ile kosztuje, bo po zmyciu makijażu moja twarz była po prostu cudowna w dotyku, cudowna. Nie wiem, co on tam w sobie ma, ale jest po prostu rewelacyjny i oczywiście też rewelacyjnie usuwa makijaż, także naprawdę Wam mogę to polecić. Oczywiście jak poużywam trochę więcej, to porozmawiamy sobie też o innych kosmetykach z tej firmy. Także co, no na razie kończę i spadam myć pędzle. Cześć kochani, witam się z Wami już na koniec dnia. My dopiero przyszliśmy do domu, jest godzina 20:47. Po prostu dzisiaj to była jakaś masakra. Skończyłam z Wami rozmawiać. I tak jak Wam powiedziałam, umyłam wszystkie pędzle, one są już prawie wszystkie suche. Te większe jeszcze muszą doschnąć. Także ta część jest zrobiona. Ale dostałam okresu i słuchajcie, tak mnie zawsze przy okresie nie boli brzuch, nie bolą mnie piersi, tylko ta głowa. I tak mnie trochę męczyła ta głowa. I do tego strasznie padało. A wiadomo, mało spałam po imprezie. Także zasnęłam oglądając serial. Obudziłam się, oglądałam dalej, także bardzo mało dzisiaj książki przeczytałam, ale skończyłam tamtą, także dlatego właśnie chciałam te seriale obejrzeć, zanim zacznę nową książkę, bo się bałam, że wsiąknę i będę miała za duże zaległości w serialach, a ja też lubię te moje seriale, to żeby tak dzielić, także troszeczkę sobie nadrobiłam, teraz troszeczkę poczytam, ale w każdym razie musieliśmy pojechać do Primarka, ponieważ był mi potrzebny inny stanik sportowy i chciałam jakieś leginsy. Poczekajcie, bo piesek chce wyjść. Także musiałam go wypuścić, wypuściłam go. I wiecie, i później, bo rano zjedliśmy tylko taką zapiekankę, Andrzej zrobił sam chlebek, szynka, ser. I wiedzieliśmy, że jeszcze chcemy pojechać do Decathlon. I trochę nam zeszło, bo szukaliśmy paska dla Andrzeja, więc byliśmy w H&M. Byliśmy w Nexcie, w którym w końcu kupiliśmy pasek. Nie taki, jaki chciał, bo on nie chciał skórzanego, on chciał całkiem inny pasek. Ale wzięliśmy mu w końcu właśnie taki z Nexta. No porządny jest, bo przestaliśmy kupować, słuchajcie, paski w sklepach typu Primark, bo po prostu one się dla niego długo nie utrzymują, więc wolimy lepszą jakość. I co? I słuchajcie, pojechaliśmy do Taco Bell, które ja po prostu uwielbiam, ale to co dzisiaj było, była naprawdę mała kolejka w drive-thru. Stanęliśmy, już nie mogliśmy wyjechać, słuchajcie, chyba z godziny 45 w totalu staliśmy w kolejce. Maniery pana, który nas obsługiwał, były po prostu tragiczne, aż mu Andrzej zwrócił uwagę, że powinno się powiedzieć, że sorry for waiting albo coś. Gdyby nie to, że zapłaciliśmy, to byśmy odjechali stamtąd, tylko że też mówię do Andrzeja, już czekaliśmy te godziny 45, to chociaż daj mi zjeść ten Taco Bell, ale zrobiłam im bardzo złą opinię na stronie i okazuje się, że przez ostatnie parę tygodni mają bardzo młody zespół, nie obrażając młodych ludzi, który po prostu sama, no tam nie było nikogo starszego niż 19-20 lat, którzy po prostu nie wiedzieli, co mają robić i ruszali się mega wolno, naprawdę. Jeden gość jak stanął sobie, tak jak zawsze widzieliśmy, to osoba, która przyjmowała zamówienia też, nie wiem, chociaż nalewała picia czy coś, a teraz nie, ten chłopak po prostu stał i ani nie był od customers, ani no nic, no po prostu w szoku, więc byliśmy tak wkurzeni. Po drodze jeszcze musiałam zajechać do Tesco i powiem Wam, że jest tak późno, miałam sobie dzisiaj zrobić wieczór spa, ale się tak źle czuję, że sobie odpuszczę, po prostu trudno, nie będę miała głowy, weźmie tylko się szybko umyję i tyle. Buster w ogóle nie jest głodny, nie zjadł swojego śniadania do końca, także dam mu z dwie parówki i będzie zadowolony, bo coś nie jest głodny, tak samo on dzisiaj jakiś, nie wiem czy to przez tą pogodę, czy to przez te długie spacery przez ostatnie 3 dni, ale po prostu jest padnięty. I co? I no muszę po prostu, no nie mam na nic siły, miałam gotować obiad na dzisiaj, na jutro go ugotuję, bo po prostu nie mam siły, nawet nie mam siły, słuchajcie, umyć naczyń. Andrzej powiedział, zostaw to, ja jutro to wszystko zrobię, bo on też wie, że właśnie w pierwszym dniu mojego okresu ta głowa dla mnie to jest masakra. Pokażę Wam, co kupiłam w Primarku. Kupiłam to, co chciałam, kupiłam stanik sportowy. Trochę się obawiam, słuchajcie, tego stanika, ponieważ wziąłam sobie, on kosztował 5 funtów, rozmiar 12-14 MK i 5 funtów. No i on się mi wydaje mega szeroki. Wydaje mi się szerszy od tego, który mam, a jest dla mnie ze słabym supportem, ale znowu rozmiar mniejszy, był tak malutki, że ja to jednego cycka bym zmieściła, także ja sobie go w ogóle zaraz przymierzę i jestem ciekawa, czy będzie dobry, czy nie będzie po prostu tutaj za luźny dla mnie, ale 5 funtów kosztował tylko.
Kupiłam sobie leginsy Elke, tylko że z tych takich sportowych, słuchajcie, na gumie. Bo wiecie co, ja mam te zwykłe leginsy, ale jednak ja w pracy chodzę 12 godzin i one mi się bardzo często przecierają. Także stwierdziłam, że chyba sobie kupię jedne takie po prostu zwykłe sportowe, bo one, wiecie, no na dłużej mi starczą i one kosztowały 7 funtów. Brałam naprawdę tanie rzeczy. Potrzebowałam majtek. Staram sobie teraz się wymienić powoli, bo mnie nie stać na całość, wymieniać majteczki. Wziąłam sobie takie koronkowe, dwie czarne, dwie białe za 5 funtów. Tak, za 5 funtów, 3 pary. One są bardzo fajne w dotyku, ja je bardzo lubię. Także te niektóre majtki, wiecie, to są majki z Primarku, one też się spierają. Powoli wymieniam skarpetki, skarpetki są tańsze. I teraz właśnie przyszedł czas na majtki. Także za każdym razem jak jestem, to biorę. Zakupiłam sobie skakankę, zwykłą skakankę bez żadnego liczenia kalorii, po prostu chciałam dobrą skakankę. Na Apple Watchu jest trening skakanki, tak żebym chciała sobie poskakać, tylko muszę zobaczyć też jak... Bastuś, nie! Jak będzie się Buster zachował ze skakanką. 3 funty. Potrzebowałam butów do pracy, kolejnych, słuchajcie, nie wiem co mi się dzieje, nogi mi też puchną. I te buty, które kupiłam w Costco nie są tak wygodne jak były, a jednak do mojej pracy potrzebuję naprawdę dobrych butów. I wzięłam takie czarne buty. One niby mają twardą podeszwę, ale są bardzo wygodne i to się dla mnie liczy najbardziej. No i mi się podobają do leginsów, mega fajne i kosztowały 14 funtów. Także zobaczymy jak one nam podziałają. I jedyna nadprogramowa rzecz to są buty. Ja mam dwie pary takich podobnych butów, ale są mega... zjechane po prostu przez spacery z młodym, a te mają złote dodatki, jak widzicie, moje tamte miały czarne. I powiem wam, jak je zobaczyłam z tymi złotymi łańcuchami na początku, to mówię, że to może być too much, ale powiem wam, jak założyłam je na nogę, to wyglądają naprawdę fajnie, na jakieś na przykład wyjście do pubu, nie na takie spacery, że sobie wyjdę, ale tak właśnie nawet, ja nie chodzę już w szpilkach, ale lubię na przykład do pubu właśnie jakieś leginsy, jakaś koszula i takie buty, myślę, że będą petardy. I co najlepsze, one są tak wygodne bardziej jak te buty sportowe, a wzięłam je tylko dlatego, że były na promce zadyszkę. Czyli z 20 funtów na 10 funtów, czyli 50 zł za takie buty, myślę, że fajna cena, one są fajnie zrobione, także jestem zadowolona. No i tyle, w Decathlonie kupiliśmy Polar dla Andrze i potem w sumie żałowałam, że nie rozejrzałam się tam za stanikiem sportowym, bo nie wiedziałam, że tam będziemy jechać, a już kupiłam ten, a to mówię do Andrze, dobra, to już niech będzie ten. No i co, Bastuś, chcesz coś powiedzieć? Popatrzcie tutaj, zobacz, kamera, zobacz. Cześć! Powiedz cześć! 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 Tak, ja też cię kocham! No, także Bastuś mówi wam cześć. O! Kabel od internetu, który Andrea już robi nie wiem ile. Dobra, słuchajcie, ja kochani spadam, bo muszę to jeszcze złożyć i chcę po prostu się położyć i chcę poczytać po prostu sobie książkę. Także żegnam się. Proszę bardzo was o kciuki w górę, komentarze i subskrypcję mojego kanału, a za 2 dni zapraszam was na filmik książkowy. Buziaki, pa, pa!